uprawnionych do głosowania, z czego podpisało się około 600, to stanowi 44% wyborców i myślę, że powinniśmy uszanować ich wolę, bo to są, oni nas wybrali i nam zaufali. I my w ich imieniu będziemy dzisiaj podejmować te decyzje. A wybory, jak chcę przypomnieć, są za rok, w przyszłym roku. Pan wójt oczywiście przygotował tylko uchwałę, ale to my, 15 radnych, dzisiaj zadecydujemy o losie naszej szkoły publicznej i o losie naszych dzieci. Ja oczywiście jestem zwolennikiem szkoły publicznej i tego się trzymam. Dziękuję bardzo.